Witam bardzo serdecznie w Klamatach z Wincika. Zagramy sobie gościnnością do Sańczyków. Deczek postał na prośbę od widza Kipi. Teraz tak, jest to deck trochę nietypowy, aczkolwiek nie wiadomo dlaczego. To jest deck, na który trafiam najczęściej. Chodzi właśnie o ten cały tutaj archetyp. Teraz tak, widzowie, zapomniałem zmienić przewagi taktycznej. Zostało tak też oczywiście również na tym odcineczku, bo mówię, oczywiście nagrywam po rozegraniu wszystkich meczyków. Ale gdybyście takim deckiem chcieli porać, no to oczywiście polecam sobie dorzucić kryształową czaszkę. Tylko i wyłącznie po to, żeby mieć trochę większą pewność ewentualnie na Hakahirze, że nam go oponent nie zablokuje. No tak czy siak, gramy oczywiście na jakikolwiek archetyp na Nilfgaardzie, zawsze spodziewam się tam Vilgefortza, więc ten Kahir, jak przykładowo w jeden go zagramy i będzie miał 40, 50, 60, 70 czy 100 punktów, no to tak czy siak będzie on bardzo łatwym kąskiem dla Vilgefortza. Może ewentualnie jakiś magiczny strząs, może jakiś Sirocco, no kto to wie, ale no tak jak mówię, no Kahir fajne punkty nam będzie wykręcał, aczkolwiek raczej jest on podatny na jakikolwiek właśnie removal albo na jakiekolwiek przesunięcie, bo no na dalekim zasięgu też ta karta już nam nie będzie tak fajnie działać. Teraz tak, co zamiast deku opiera się troszkę na miodzie przodków, który do dziwo nie gra się tylko w kartach albo w archetypie związane z alchemią. Wydaje mi się, że właśnie ta karta została ostatnio tego nerfa na 13 punktów prowizji, bo wcześniej ta karta, pamiętamy, miała 12, właśnie ze względu na ten archetyp. Dlatego skoro już tak, no nie cierpimy Nilfgaardu, nerfimy ten miód przodków, no to chociaż pokażę wam dlaczego, no nie? Chociaż pokażę wam w tym odcinku dlaczego. Właśnie myślę, że przez to ten przodków dostał sobie tego nerfa. No bo tą kartę możemy łączyć sobie tutaj z Cyrilką przykładowo, którą możemy potem buffować, żeby ta karta do nas wróciła. Albo właśnie robić to fajne punkty z Kahirem, VR1, może później VR2 ewentualnie, gdyby coś nam VR1 nie poszło. Też tak może niekiedy się wydarzyć. No i taki miód przodków co dwie nasze tury wzmacnia jednostkę o 3 punkty wrogom, no i przykładowo też dzięki temu buffujemy sobie Kahira. Coś zapytam, to po co miód przodków buffuje, nie buffuje Kahira, tylko buffuje wrogie jednostki? No właśnie po to ewentualnie, żeby później robić większe punkty na Ivarze, tudzież może na jakimś Hiomie, albo po prostu nawet i na samym Bukler, tak? Większą jednostkę później będzie miał oponent, no to tym większe też punkty zrobi na później Bukler. Bo tutaj mam na rozmieszczeniu ustaw siły sojuszniczej jednostki na równą siłę najsilniejszej wrogiej jednostki, no nie? No to tutaj powiedzmy wrogie jednostka ma 50, nasza będzie przykładowo miała 1 na tej brygadzie na Ozika, no to takie 49 punktów dodatkowe do nas wskakuje, a później Ivarem odbieramy punkty oponentowi i no, robimy całkiem fajne combo, no nie? I tu też właśnie po to przydaje się przykład Sangreal, który działa fenomenalnie z Miltonem. Milton też oczywiście działa fajnie z Palmerinem, no ale teraz tak, no Miltonem, wcześniej zagrywamy sobie tego Miltona, wzmacniamy jakąś jednostkę, no i później Palmerin oczywiście buffuje niewzmocnioną wrogą jednostkę, dlatego tutaj też trzeba troszkę jakby na to uważać, tak, żeby ten Palmerin, no nie okazał się na nas jakąś pustą kartą, dlatego no warto właśnie tak mówię uważać, żeby zagrać go w momencie, kiedy faktycznie na stole oponenta jest jakaś niezmocniona wroga jednostka. Ilgastia rycerz też w R1 fajnie sobie działa ewentualnie z Kahirem. Gdybyśmy tu nie chcieli oddawać tego miodu przodków, no to właśnie rycerz fajnie działa z Kahirem, ewentualnie Buchur też możemy oddać, czy to z lidera, czy po prostu ten, który mamy tutaj na ręce. Też powinno być git. Dorzuciłem tego deku też rycerza pojedynkowicza, bo to jest taka karta, którą no, nie za często widuję, nawet na tym archetypie, a głównie ta karta jest zgrana właśnie z tym archetypem. No ale spoko, jakieś tam punkty to może zrobić, aczkolwiek na momencie, kiedy oponent będzie miał więcej kart od nas, no to raczej te punkty to robimy jemu niż nam, więc też troszkę może być to niekiedy problem. No i oczywiście Kelvade, no Kelvade, którego w R1 chcemy grać, ale tylko w momencie, kiedy to R1 wygrywamy. Jeśli tego R1 nie wygrywamy, to wtedy Kelvade'a nie gramy. Dlaczego? No bo jak w momencie przegramy to R1, nie daj Boże, bo to będzie dla nas raczej tragedia. No i chłop zobaczy, że graliśmy Kelvade'a, no to VR2 będzie nas chciał blidować, tak? Nawet ze stratą karty, jednej albo dwóch, po prostu będzie chciał wyciągnąć od nas jak największą ilość goldów. No, a jednak te goldy, wszystkie goldy, później gdybyśmy je dostali, no to to, przepraszam, wtedy to robi nam totalną, totalną rzeź. Bo przykładowo, jak dostawimy sobie wszystko optymalnie, tak? Przykładowo nie zagramy Palmerina oraz Miltona, VR1, to później Palmerin zagrywa na właśnie Miltona, tak, bo ustawi to wcześniej oczywiście tak sobie wszystko ładnie Kelvejcik.
No i wtedy tak, Palmerin wzmocni sobie niezmocnioną wrogą jednostkę, ale później Milton może tą samą jednostkę sobie wzmocnić. Później dogramy to Sangreal, no i mamy jeszcze lepsze punkty. Znaczy, no lepsze to może nie, bo i tak 12 punktów się zapisuje, więc... Ale no chuj. Chodzi o to po prostu, że wtedy mamy większą siłę na w tej wrogiej jednostce, dzięki czemu właśnie później wlezie lepiej nam Ivar, a po prostu z Wilkę forsujemy potem tą jednostkę, zresetujemy, wzmocnimy swoją, albo po prostu stirokujemy. No tu opcji jest dość dużo. Nie grałem w tym deku Rainfarna, no bo brakło prowizji, ewentualnie gdybyście takim dekiem chcieli sobie też pośmieszkować, w cudzysłowie oczywiście, no to trzeba by z tą pozbyć się ewentualnie myśli tego właśnie Kelvata albo Sirocco i rzucić tam tego Rainfarna. Aczkolwiek, no wiecie, no Kelvate fajnie stawia nam karty i tak dalej, ale jak testowałem bodajże ten deczek, albo nawet ujrzycie to w ogóle na ten materiał, dokładnie nie pamiętam, no to miałem taką opcję, że Kelvata Aver 1 nie dostałem, Aver 2 miałem samą złotą rękę, no nie? Więc no też dzieją się takie niekiedy filozofią stworzone rzeczy, więc dlatego wspominam właśnie o tym Rainfarmie, że ewentualnie można go grać zamiast Kelvata. Bo jak dobrze pamiętam, to Rainfarm chyba ma taką samą prowizję jak ma... Tak, taką samą prowizję ma właśnie Rainfarm jak ma właśnie nasz Kelvate. Dobra, zawie, bez zbędnych przedłużania oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę, stawcie suba na kanale, który jeszcze nie zrobiliście. Zapraszam do dołączenia do Holodofiro pirackiej załogi, a my widzimy się w pierwszym pojedynczym. Skorupa, skorupa, skorupa. Zginiesz, Robert. Okej. To będzie jakieś ogry grane poniekąd. Poniekąd mogą być to grane ogry faktycznie. Dobra, Cyrilkę mamy. Cyrilunię. Chłop zaczyna, to bym zostawił, to w sumie też mógłbym zostawić, Kelvet jest też spoko. Dobra, wywalmy to, Palmerin, kurwa, co to jest za ręka za przeproszeniem, to naprawdę jest bardzo mocna łapa w tym momencie. Naprawdę mocna łapa, wymieniłem to Bukler, bo tak czy siak dostanę jest Kelvata, dostanę stąd Ivara i dwa artefakty. Oho. Mówisz, że tak się bawimy, ta? Mówisz, że tak się bawimy. No dobra, spoko. No, grajmy sobie tutaj, cyk. O, zagrajmy sobie tak. Niech będzie. Dorzucimy sobie teraz ewentualne ostatnie przygotowanie w to. Albo wcześniej poselstwo jeszcze możemy zagrać drugie. Goliat. No dobra, to są grane ogry. To są grane ogry bez dwóch zdań. Dograjmy sobie poselstwo, bo czemu by nie? Dobór naturalny. Bije po najmu... Dobra, zagrajmy to tutaj. Wolę, że ta po prostu 12 mu się wezwała, a nie, żeby miał 18 punktów. Później wtedy będzie miał lepszego Ozreala tam. No i dogramy Kelvata i ja uciekam z tej rundy po prostu. I tyle w temacie. Chłop tutaj prawdopodobnie zagra Chruma za chwilę. Ale czy ja się go jakoś obawiam? Jeśli go zagra, to gram w Sirocco. Ale pewnie i tak nie zagra go w tej turze. No raczej... No raczej nie. No raczej pomyśli, nie zagra go w tej turze. Chociaż z drugiej strony... Czy on się na gościnności spodziewa, że gramy Kelvata? Być może i nie. Być może się chłop nie będzie spodziewał. Nie, Cyklopik. O kurwa. Goliata. Ty, no w sumie spoko, nie? W sumie spoko. W sumie spoko, że tak to zagrałeś. Gram Kelvata, tak spasuje, to zagram jeszcze ostatnie przygotowanie. By ewentualnie zagrać, bo no Cyrilki w tym momencie i tak nie miał go odpalić, bo i tak ona do mnie nie wróci w żaden sposób. Więc też niekoniecznie tak chcę tutaj to zagrywać wszystko, mam wrażenie. A mimo wszystko to Sirocco czy Vilgefortz zostawiłbym właśnie później tego Chruma. No chyba, że go chłop w tym momencie zagra. Nie, leci z Jotunem. Ojej, zuniu, jeńku. Kurde, no wam powiem. Ten Jotun to mnie w tym momencie trochę kurci, żeby go tutaj jednak, wiecie, pocisnąć w tej rundzie troszkę mocniej. Ty, no dobra, dograjmy to trochę dalej jeszcze. Jak on tak mi to zagrywa, uciśniemy trochę bardziej. Pytanie, czy on ma obrońcę, bo jak zagra w tym momencie obrońcę, to wtedy zmarnowałem potencjał na Miltonie cały.
Natomiast mam nadzieję, że go nie gram. No teraz w tym momencie przydałby mi się Sangreal jeszcze. Sangreal byłby mega fajny. Okej. Cyklopek. Okej, no dobra. Zbiję mi Miltona. Ale to i tak. I tak nie najgorzej. W takim bądź razie tą rundę być może jestem w stanie wygrać. Niebo z gwiazdami odbitymi nocą na To akurat był mega skillowy Vilgefortz, nie? To był mega skillowy pan Vilgefortz. No i wygrał to jeden. No i elegancko. Buchówka zagrałem, bo nie wiem, czy potem go dostanę. Grałem Kelevita, raczej nie ma szans, że go dostanę. A także mam spokojnie wszystko przygotowane na Cyrilkę, więc pewnie... dobra, miód przodków. Troszkę się obawiam, że chłop tutaj będzie mi grał pewną kartę, a mianowicie, że zagra mi tutaj Sirocco. Troszkę się obawiam o nie. Ale dobra, czy z taką ręką ja się w ogóle o cokolwiek boję? Bo jedynie co, to jeszcze mogę mieć Sangreal tutaj. Sirocco mamy w obrońce. Zostaje potem Chrum, którego nie wiem jak usunąć. Chociaż potem mogę z niego wziąć wszystkie punkty Ajwarem, nie? Więc w sumie no spróbujmy zagrać ten miód przodków. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Spróbujmy to faktycznie zagrać ten miód przodków. Troszkę się boję, że to Sirocco pójdzie. Jednak nie, wściekły cyklop poleciał. No dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Gramy pana Kahira na razie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Teraz dogalibyśmy pana Palmerina. Teraz dogramy sobie pana Palmerina. Leci Sirocco. Okej. Myślę, że tak git. Tylko, że teraz tak. No nie mam za bardzo co tutaj kurde Felek sobie wzmocnić, nie? Oh, fuck. Ojojoj, to nie wyszło po mojej myśli. To już nie wyszło po mojej myśli. Ty masz w ogóle adrenalinę 2, więc tak, mogę zagrać tylko 2-3 karty. 3 karty mogę zagrać przed zagraniem tej karty. No nie, no gramy to ciebie, no gramy sobie ciebie. Dogramy teraz Cyrilkę i ja po prostu tutaj z tej łaski sobie tak czy siak skorzystam. Zabiorę mu tutaj to wzmocnienie. Tak czy siak skorzystamy z tego. Dobra, to wiecie co? Wcześniej polecimy jeszcze z Palmerinem. Tutaj wzmocnimy sobie kolejny raz. Polecimy z Palmerinem. What the fuck? What the fuck? No nieźle. Powiem wam, nieźle. My teraz lecimy z Ajwarem, no bo już musimy z nim polecieć. 25 punktów, no fajnie. Kusząca opcja. 21 punktów z tego wyciągniemy. Też spoko. No w takim razie na Chroma po prostu zostanie i później to Sirocco, gdybym go tu chciał zagrywać oczywiście. Myślę, że to była dobra sprawa z tym Bleedem z naszej strony, ale zobaczymy. Jeszcze Imleri, też mocna karta. Też kurewsko mocna karta. Okej, co ty wziąłeś, wywaliłeś? Tak sobie wywaliłeś. Dobra, no gramy Ajwara. Wcześniej. Musielibyście mnie w nim utopić. Wcześniej zagramy pana Ajwara. Hion zabiera punkty stąd, a Cyrilkę po prostu wzmocnimy sobie miodem przodków. Tu mamy ile odnowienie 2. Chyba już nie zagram tego później, no ale okej. Ewentualnie kolejną rundę zostanie. Okej. Potęgi też tam chłop nie ma się zachowanej. No dla mnie fajnie. Dla mnie naprawdę fajnie. No dobra, no gramy Cyrilkę. Teraz tak, no Cyrilkę tak czy siak będę tutaj musiał wzmocnić, więc ją wzmocnimy. Cyk. Cyk.
Cyrilka w tym momencie do mnie wraca. A my zagramy sobie wcześniej jeszcze Bukler oczywiście. To sobie zresetujemy. No jedna ta resetuje, drugiej zabieram wszystkie punkty, więc to jest spoko. To jest spoko, więc jeśli on w tym momencie nie zagra tego Chruma, to nie za bardzo daje możliwość późniejszego jego zagrania. Okej, no spoko. Tutaj też fajnie to przemyślał. Mega fajnie to przemyślał chłop. No ale spoko. Ale spoko. Hioma sobie wzmocnimy zaraz jeszcze. Czyli jednak daje możliwość zagrania tego cholernego Chruma. I teraz pewnie zagra coś słabego. Jakby samą kartę pewnie zagra w tym momencie dla mnie, chłop. Bo nie możesz zagrać w tym momencie Chruma jeszcze. Dobra, gra Zrela też bardzo mocna karta. No i tam będzie Chrum na 100%, nie? Tam na 100% będzie grany Chrum. No dobrze, no dobrze, teraz tak. Tutaj 11 punktów zabieram. Tu zabieram punktów 12. Tu też zabieram 11. Dobra, no to tutaj muszę resetować to. Sirocco gramy tu. No i pytanie, czy on ma tego Chruma na łapie. Tylko Chrum w tym momencie mu to przebija. Miał Chruma. Czekajcie. On tego nie robi. Chłop tego nie robi. No nie ma czym tego chłop zrobić. Easy. Na 2 do 0 porobione ogry. Łatwo. Naprawdę łatwo, widzowie. Mega sztos, nie? Na takiej trochę nadkrótszej rundzie fajne punkty to wyciągnęło. 68 myślę, że całkiem, całkiem nieźle. A gdyby to jeszcze Kahir nam został, to już w ogóle te punkty byłoby tutaj naprawdę, naprawdę od groma. No ale okej, także widzimy się w takim razie w drugim pojedynku. Holy shit, god fucking damage. Areszt. I to jest ten problem ewentualnie z Kelvatem, bo nigdy nie wiesz, czy chłop tam gra ewentualnie te kantarele, czy może jej nie gra. No jest ten problem właśnie, co wie, to jest właśnie ten problem. No tak, nie daj mi jeszcze Kelvata. Tak, super. Nie dało nam Kelvacika. Dobra, zagrajmy to ta. O, git. Dla mnie bomba. Ubrudzić ręce. Może być, może być. Nie będę narzekał, że to tutaj coś takiego się wydarzyło. Absolutnie nie będę narzekał. To tak, myślę, że dogramy sobie Miltona. W tym momencie. Pewnie mi go zablokuje, ale kto to wie. Może jednak nie. Może jednak nam go chłop nie zablokuje. Chociaż Milton to jest dobra karta też na później. Ale nie mam Kelvata, gdybym Kelvata to mi to... Dobra, nie, chuj, gram tego Miltona jednak. Na razie tak tego Miltona sobie zostawimy. Albo mi go zablokuje i będzie totalna lipa. Totalna tragedia. Albo mi jednak go chłop nie zablokuje i zrobimy sobie zajebistą ilość punktów z Bukurtem. I z... miodem przodków oczywiście. Aha, a tu są grani kultyści. No tak, no tak. Subcio, subcio. Nie blokną, nie blokną, ale mimo wszystko i tak zagramy sobie tak. To będzie na R2. Nie no chuj, do tej karty tak średnio chcę oddawać, nie? Dobra, to zrobię to jednak tak. Wzmocnimy sobie cyk, cyk. No, gramy też tego lidera. Say what? To się nie sumuje. Zaczęłeś 25 punktów. No i teraz co, polecie tutaj z jakimś Vincentem, myślicie? Albo z Vilgefortzem możesz polecić. No też to jeszcze może grany Vilgefortz faktycznie. Okej, okay, no to tu wiadomo, że leci Sirocco w to. Bliski. Tutaj nawet się nie zastanawiam ani chwili. Teraz odlecimy z Sirocco. No może ten turniej rycerski też nie był jakimś złym pomysłem, ale jolo. On w ogóle rzucił dwóch diakonów. A nie, jednego tego tajemniczego rzucił z łapy, drugiego stworzył tym. Dobra, dobra, dobra. To git, to git.
No raczej to chłop nie gra w takim razie Wilgę. A to tylko raczej. Usuniemy na razie mu tego diakona, gdyby tu chciał grać jakieś teleportacje. Wybieramy sobie jeszcze rycerza pojedynkowicza. Dobra, ten blok mnie nie boli. Ten blok mnie nie boli. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Dalej go przebijamy. Teraz lecimy z tym rycerzem pojedynkowiczem, później wzmacniamy go ostatnim przygotowaniem. Jest operator też zagrany. Iluzjonista. No, troszkę dziwne zagranie. Troszkę dziwne zagranie. Ja nawet tutaj wziąłbym pas, myślę, w tym momencie. Dwie karty straty na kultystach? Nie, dobra, chuj, dograjmy to. No, grajmy to jednak. Jednak to dograjmy. Dwie karty straty jesteśmy. Helvet jest, dobra, dobra. Będzie trochę krótsza ta runda. Ale okej. Ale okej. Oczywiście Kelvejta dogrywamy. Oczywiście Kelvejta dogrywamy. Jest diakon, ale diakon tak nie przebija w tym momencie. Więc ja to sobie pasnę. W tym momencie gość jeszcze kartę musi oddać, nie? Mamy 3-6, on będzie miał 5. Dobra, kartę z przewagi. Więc tak czy siak na pewno będzie miał tutaj Laseja. Pytanie, co tu chłop dogra? Nadzor... Przecież to kurwa tak nie zadziała. Co ty, gościu, robisz? I teraz musisz oddać blokowanie, bo inaczej stracisz karty. On robiąc punkty sobie na kultystach, robi też punkty nam. Pasywne. No właśnie, chyba się gościu zorientował, że tutaj to tak nie działa. Zajebiście, czyli w tym momencie najprawdopodobniej Hahir jest dość bezpieczną kartą dla nas. Tylko, że i tak się będę musiał zagrać... Miód przodków. Miód przodków, później leci Kahir. Leci... Cyrilka i wtedy musiał lecieć już Ivar. Ale to dobra, niech będzie i tak. No Ivar jakieś tam punkty zrobi, ale to będą dość nikłe punkty. Ale tu jak będzie grał jakiś kultystę, to będę chciał go wzmacniać, nie? Patrz uważnie. Wow. No to nieźle. No to kurde, powiem wam, że nieźle. Dobra, lecimy z tym miodem przodków. Na razie go nie kliknę, no bo tak mówię, no to ma być na Kahira zostawione. Siroko jak gra, niech sirokuje. No niech se sirokuje to. Nie, leci drugi Zenisa, to będzie 9 punktów. No to oczywiście dziewiątkę będziemy to sobie wzmacniali, tak? Dobra, cyk. Cyk. Oczywiście robimy coś takiego. No i teraz polecimy z Cyrilką. Cyrilka, ale ona Buchurt użyje mi w rycerza. Ewentualnie ona do mnie nie wróci. Ale myślę, że tak nie będzie to dla mnie jakiś wielki, wielki problem, że ona do mnie nie wróci, co nie? Okej, tu będziesz chciał usunąć mi te karty. I poniekąd będziesz w stanie to zrobić. No ale trudno się mówi. Dobra, no dograjmy ją tak. Dograjmy ją tak, po prostu w Buchurt, ale tutaj mówię, zrobimy sobie cyk. Wiecie co, zróbmy to tak. Zróbmy to tak, bo będzie trochę miał ciężej ewentualnie tę kartę usunąć. Okej. Okay. Jest obrońca. O kurwa mać. Tego to się widzowie nie spodziewałem. Tego to się widzowie nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Ale dobra, ale dobra. Muszę tak zagrać tego Ivara, więc no cóż, no zrobimy to tak, żeby ten Ivar był troszkę lepszy. Ale w tym momencie, jak ja sam poradzić z jego obrońcą, to jest 15 punktów, którego już nie usunę w żaden sposób. Cyrilki w żaden sposób też nie jestem w stanie już sobie wzmocnić. No jest kurde trochę problem, wam powiem, nie? Szczerze powiedziawszy, widzowie, jest trochę kurde felek problem.
wam powiem. Jest trochę problem w tym matchupie. Bo tej karczoszki to się za bardzo nie spodziewałem tu u gościa. Tego obrońcę sobie tutaj skopiujemy, zabierzemy tego obrońcę i w tym momencie możemy spalić te 15 punktów. Zwracasz się do mnie o pomoc, to zrozumiałe. No, też jest G, też jest G. Okej, okay, kolejny ten. No jak tam jest karta, która ja myślę, że jest, to jest delikatnie rzecz ujmując problem. Dobra, wiecie co, to po prostu sobie z Wilgę forcuję, a to chyba... Znaczy inaczej, to sobie zredukuję. Mimo tego, że to robię mniejsze punkty. A to po prostu chciałbym totalnie, totalnie mu usunąć, żeby też nie robił on tam za dużej ilości punktów, nie? Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni. Jak woda jaśnie, panie? 20 punktów, no. 20, 19 punktów. Bo się Cyrilka musi raz tam wzmocnić. 19 punktów. Pytanie, czy on tam ma jakikolwiek removal. Jak ma, to wygrał. No, to wygrał. To raczej to kto wygrał z nami. Ja pierdolę. O buzonku. O buzonku, po buzonku. Dobra, to werytnę jakiegoś tempa wybitnego nie powinni mieć. Dobra, fajnie, że mamy Ajwara. Ajwar jest tej cudny wręcz. Dobra, wiecie co? Wiecie co, wiecie co, wiecie co? Jest tu pewien pomysł. Z bardzo fajna ręka VR1. No jeszcze bym ewentualnie wymienił, póki co. Dobra. Plan jest taki, że tak, zagrywamy sobie na samym początku miód przodków, bo ja tutaj będę chciał lecieć później długą rundę. Myślę, że pobudzonko raczej powinienem w tej rundzie porobić. Co tak mi się wydaje. No chyba, że to chłop oddam prawdę jakąś mocną kartę typu Sheldon, typu jakaś Eglaze. To wtedy faktycznie może być delikatnie, rzecz ujmując, delikatnie. Problem, nie? Jakby tutaj miał Laseya, też byłoby mega fajnie, potem mogę restować Buckler i jego Eglaze. O, byłoby fajnie, wyrocznia, spoko, wyrocznia. Dobra, lecimy sobie, cyk. Nie jestem Nilfgaardczykiem. I cyk. Na razie robimy tutaj coś takiego. Ej, hawekarskie wsparcie. A jak ci mój grosz śmierdzi? Dobra, na razie dorzucę sobie po prostu Kelvejta. Nie powtórzę błędów Emhyra. Na razie dorzucę sobie po prostu Kelvejta. Teraz polecimy z Buchwurtem. Daj mi, że ta karta jest dla mnie ważniejsza. Ewentualnie potem dratowa się jeszcze Ajwarem, nie? Jest też Imogit. Spoko. Spoko, 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 spoko. Spoko, spoko. No i teraz możemy lecieć sobie dwa razy z rycerzem, a później ewentualnie z Ajwarem. Tak, dobra, jest git. Jest git, jest git, jest git. Chwała wielkiemu słońcu! Ciekawe, czy to chło w ogóle gra jakąś, nie wiem, pożoga, bo coś w tym rodzaju, albo Geralta inni. O! To nawet bez Ajwara oddałeś mi tą rundę. Super, super. Super, super. Co prawda ewentualnie nie mam w tym momencie Laseya na jego Eglaze. Ale i tak będę to chciał chyba grać dalej, mając to rozstawione te miód przodków. Chociaż w sumie, czy aż tak bardzo tej karcie mi tutaj jednak zależy. Może niezbyt szczególnie. Może niezbyt szczególnie na tej karcie w tym momencie mi zależy, widzowie. Cyrilkę bym zagrał troszkę wcześniej, to ona i tak do mnie wróci. Nie, to wiecie co, nie mam w tym momencie żadnej fajnej, optymalnej startówki, nie? Dlatego
spoko mi z przodków. Przydało mi się w tamtej rundzie, ale no trudno, trudno. Ale no trudno. Jednak wolę mieć Lassei, właśnie na jego Eglise. Tudzież na Sheldona, może jakąś Torkę. Bo te karty tam na pewno gościu gra. Chociaż w sumie ten Wagenburg to takie trochę dziwny tutaj. Nie powiem, że nie. Ale być może pod jakąś ożywioną zbroję, kto go tam wie. Dobra, Sangreal. Dobra, no i te karty oczywiście, że nie chcemy widzieć na łapie. Ostatnie przygotowanie, dobra, da, jeszcze coś innego. No tak myślałem, że tą kartę dostanę, ale to jest git. I tak git. Dobra, i teraz tak, ty mi się wezwiesz po zagraniu jakiegokolwiek żołnierza. Oj. Oj. No dobra, no chuj tam, ewentualnie zagram zamiast tego żołnierza, no to zagram tego żołnierza. No i drugi mi się wezwie. No trudno. Trudno, podejmiemy to ryzyko, nie? Dobra, zniszczy wrogom o sile 8. Okej. Okay. I co tam jeszcze masz? Okej, okay. Dobra. O, jeszcze mi buffujesz jednostki. No i git. No i git. Tośmy się dogadali, widzę. Tośmy się, widzę, dogadali. Aha, teraz tak. Tego tak nie zagram, bo to trochę blokuje mi Palmerina ewentualnego. No dobra, no dobra. No to grałem wcześniej Miltona, tylko że ten Milton będzie w tym momencie miał 8, nie? Kurwa. No nie za fajnie to wygląda, wam powiem. No wygląda w tym momencie to nie za fajnie. Potem też fajnie działać z Miltonem. Ja pierdykam. Dobra. Po prostu zróbmy tutaj coś takiego, przeczekajmy to. Być może on zagra coś za 6 punktów, co będzie niezmocnione. I będzie git. Wyrocznie niestety ona być może dostanie wzmocnienie. Nie dostała, zajebiście, dziękuję. Super. Tak, myślę, że tą kartę zagram, no ale to tak jak mówiłem, no git, nie? Ja bym no kalkulowałem, że coś takiego tutaj się może faktycznie wydarzyć w tym momencie. Ale to spoko. Ale to spoko. Spoko, spoko. Koko, euro, spoko. Nie wiem, co to miał na rzeczy, po prostu troszkę mi się odkleiło. Nie wnikajcie, nie wnikajcie. Dobra, wcześniej zagramy sobie Cyrilkę, niech ona tam się po prostu buffuje. I ten buffur, nawet w tym momencie faktycznie Cyrilkę sobie użyjemy. Ludzie to szumą. Wolę elfy, jasnoludy, skrzaty nawet. Ja, użyjmy ten buchy dynastii w Cyrilkę. Drugi użyjemy sobie tutaj. I teraz polecimy sobie z Miltonem i wtedy użyjemy drugi raz buchur, nie? To już będzie po prostu użyte wyrocznie. Będziemy sobie Sangrealem. Czekajcie, raz, dwa, trzy. No dobra, na spokojnie. Na spokojnie jesteśmy w tej stanie sobie to odpalać wszystko. Specjalnie gramy to tak, żeby tutaj ewentualnie ten rycerz ucierpiał od jego lidera, a nie właśnie Milton. Dobra, teraz tak, lecimy sobie z Sangrealem. Teraz jeszcze polecimy z Hiomem. Później polecimy sobie z Ivarem. Oczywiście tego no, nie zabieramy, tak? Tego oczywiście tu nie będziemy zabierać, bo to totalnie, totalnie dla nas byłoby bez jakiegokolwiek sensu zagranie. Teraz lecimy z Ivarem. I też 44 punkty sobie po prostu tutaj odbieramy. Po Ivarze polecimy z Vilgefortzem, spalimy mu Wiedźmina, a później Buckler. No to Buckler troszkę będzie gorsze, no ale okej. Okay. Ale okej.
Ewentualnie to Buchler może mogę zagrać w tym momencie, ale spoko. Kurwa, ten Gezras jeszcze. No dobra, no dobra, no jeszcze ma Gezrasa, chłopak. Chłopak jeszcze tam gra Gezrasa, powiadasz. Kogoś to me złe oczy widzą. I teraz tak, lecimy z Wilgę. No palimy w tym momencie Gezrasa, zdecydowanie w tym momencie palimy tutaj Gezrasa. Buchler później zagrywamy. Wtedy będzie trochę mocniejszy ten Wiedźmin nawet, nie? Dajmy na to. Dobra. Kurwa. No tego się nie spodziewałem, fajne punkty tam mu to daje jeszcze. No ale dobra, no teraz lecimy z Buchler. Być może zagra w tym momencie nawet jakiś Torque, który będzie tych punktów miał jeszcze troszkę więcej. Nie, jednak zagra na Eglaze. Dzięki. No dzięki, Beniu. Dzięki, 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 dzięki za Eglaze. Super jesteś, nie zmieniaj się nigdy, my friend. Nice. Very, very, very nice. No i pytanie, czy tu jest grane jakieś Igni? Jeśli tak, to i tak mu to Igni w tym momencie nie siada, bo nie ma jak tego wyrównać. Okej, Cyrilka dostała po dupie, spoko. No i co tam masz na ostatniej karcie, gościu? Co ty tam masz na ostatniej karcie? Panturkę, Panturkuś. No dobrze, Panturkuś. Dobra, no to co? Zagrywamy po prostu sobie tak, że ty lecisz tutaj, a ty lecisz tutaj. Ej, tutaj easy, no easy. Na takie deczki, no nie ma bata, żeby czymś takim po prostu widzowie przegrać, no nie? Szkoda tego deczku, znaczy tego jednego meczyku na tych kultystów, bo tam, no kurde, jeden punkt brak, nie? Jeden punkt, no ale tak myślałem, spodziewałem się tego Wilge Forca. Niestety przez tego obrońcę wtedy też za bardzo miałem za szybko usuwać mu tych tamtych kart, ale tak czy siak chyba na tym bardzo mi się nie skupiał, że te karty po prostu pousuwać. Jakby no nie miałem za bardzo na to opcji, skupiałem się też bardziej na swoich zagraniach. No szkoda, myślałem, że tego tak czy siak nie wyrobi, no ale jednym punktem, no szkoda, tak jak mówię, szkoda. Także cóż, kipi, mam nadzieję, że deczek ci się spodoba, taka troszkę inna, dość może nietypowa odsłona właśnie tutaj tej gościnności Tuzańczyków, aczkolwiek to jest właśnie ten najczęściej jakby przeze mnie spotykany deczek, co nie? Nie wiem, czy zrobiłem go Jota w Jotę, no tyle co pamiętałem, to starałem się w tym deku umieścić, tak? Nie wiem, to jest jego autorem i tak dalej, i tak dalej. Ale no jak widzicie, deczek bardzo przyjemny, faktycznie taki trochę inny, trochę się wyróżnia na tle podobnych właśnie ewentualnie deków z gościnnych Tuzańczyków, bo chociażby nawet tutaj nie gramy Reinfarna, który tak jak mówiłem pewnie, nie wiem, poprzednim razem nagrywam gościnnych Tuzańczyków, dla mnie jest wyśmienitą tutaj właśnie kartą i połączenie z tym, że archetypem. Jednak tutaj trochę brakuje nam prowizji, no chyba że ewentualnie chcemy wywalić Helvejta, wtedy grać tam Reinfarna. Myślę, że to też mogłoby mieć fajne stosowanie, bo nie pamiętam, czy widzieliście to na tym materiale, czy to był wcześniej, gdy przed nagrywkami testowałem ten deczek, jeszcze chyba grając tam parę meczyków. W każdym bądź razie był taki meczyk, że bez tego Helvejta tak czy siak mieliśmy złotą rękę, co nie? Więc to też hit, to naprawdę hit, że bez Helvejta dobieramy totalnie złotą łapę, no nie? No ale to pewnie dlatego, że to trochę prowizji jest mnie, bo to w stan Greal, ta Cyrilka, ale no mimo wszystko, nie? Same goldy. Więc można ewentualnie poprowadzić, wymienić stąd, wyrzucić stąd Helvejta i próbować właśnie coś tutaj działać sobie jeszcze z Reinfarnem. Myślę, że wtedy to mogłoby robić nam dużo, dużo lepsze punkty, tylko właściwie może być ten problem ewentualnie kiedy przy tych doborach. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, jak przegrywamy tym deckiem R1, tak? No i gramy Helvejta, dajmy na to w R1. No to nie polecam tak robić. Dlaczego? Bo jak chłop zobaczy, że rundę pierwszą wygrał, zobaczy Helvejta na stole, no to w R2 będzie chciał nas blidować. Że właśnie z tych wszystkich jakby naszych goldów właśnie nas wyblidować. No i tu zaczyna się potem robić problem, bo z Helvejtem będziemy mieć raczej samą złotą rękę. No i później na R3 no już nie zostaje nam nic do grania, no nie? Więc no tutaj zaczyna się robić ten właśnie troszkę problemi. Dobra, zjedzieczko, bo to się chyba rozgadałem, także oczywiście zostawcie tu łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, jeśli jeszcze nie zrobiliście, zapraszam do dołączenia do holu, do Firul Pirackiej Załogi, oczywiście wszystkie linki znajdą się w opisie, jak sam link do tego deku, serdecznie zapraszam do pogrania, powiem się takim właśnie oto deczkiem. Oczywiście zostawcie również komentarz zasięgu pod tym materiałem,
No i widzimy się w kolejnych materiałach oraz na strumykach, także see ya następnego.